Warunki są koszmarne. Kiedyś słyszałem, że przechowywanie zwierząt właśnie w takim miejscu, gdzie kurczaki muszą walczyć o miejsce z krowami, jest kapkę nielegalne. Ale dzisiaj wraz z Julią będziemy kupować bazy i to Julia będzie wyceniać, za ile je kupimy, więc ja będę się starał podporządkować i jeżeli nawet cena według mnie nie będzie adekwatna, to tutaj Julia musi ugrać. To ja mam prawo głosu, tak? Wyjątkowo dzisiaj tak. Super. A wy zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc no, jutro też się widzimy na kolejnej premierze kolejnego filmu. A tymczasem przechodzimy do odcinka. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Halo? Halo? O, tam są goście, dobra, jest tu ich trzech nawet. O kurde, zaraz, trzech, czterech i już nie umiem ich naliczyć. Dobra, siema, chciałbym kupić tą bazę. On cię muruje? Oprowadźcie, tak, muruje, ale spokojnie, mam creative'a, więc zaraz, ich jest więcej, ich jest pięciu. Ich ale jest pięciu serio dużo. To wszystko, co widzisz, zaraz, ich jest sześciu jednak. O kurde, ej, to jest naprawdę... Siedmiu ich jest, co jest w ogóle? Okej. Okay. Za kim? Za nim mamy iść, dobra, Julia, słuchaj, teraz popatrz, bacznie obserwuj tą bazę. Obserwuję. Tutaj, wiesz co to jest? Jakaś sala konferencyjna. Sala konferencyjna z gościami śpiącymi na łóżkach, to jest farma villagerów. Nie, bo tam były te takie, tam widzisz, i to tak wyglądało jakby, nie wiem. Co, to? Tam, to. To? A, no. To bardziej mi kościół przypomina i mównicę. No, ale dobra, no sala konferencyjna, w sumie kościół to taka sala konferencyjna się. Stoi jeden gościu i gada jak w Sejmie. No, dokładnie. Dobra, za slajmem teraz mam iść. Ej, ile ich tutaj jest, naprawdę. Mega jakby można się tutaj pogubić. Dużo osób, no. Kolejny pokój. Co ma być? Aha, to jest takie dziwne przejście. A tu jest pokój, Julia. Tu będą... O nie, dobra. To trzeba zamazać. Jezu, nie. Dobra, nie, bo tutaj brzydkie słowa, rozwalimy tą tabliczkę. A tu... Dobra, Julia, to co to jest za pokój? Bo ty się powinnaś znać. Klatka dla małp. No, co ci to przypomina, Julia? Co to jest? Wytłumacz mi, bo ja nie wiem. Ja tam nie wiem, ja się nie znam. Na tym się wiesza ozdoby. Na tym się wiesza ozdoby. Tak, dokładnie. Dobra, więc całkiem ciekawe. Dowiedziałem się czegoś nowego dzisiaj przynajmniej. Bawię i uczę. A tu jest... Łódka do wspólnej jazdy za czerwoną kurtyną. Wejdź do tamtego pokoiku obok. Tu. Ej, oni chcą jakąś walkę mi pokazać. Ej, co jest? Czyli tutaj mają ring do bicia się? Czy oni się będą bić? Ej, chyba tak. No, to jest ring. Ewidentnie. O nie? Chyba. Co dasz, jak ci Buga pokaże? Walka z niedźwiedziem. A w sumie, ej, to jest też łamanie praw zwierząt. Drobinkę. Doken odliczaj. Dobra, to 3, 2, 1, go. A dobra, już nawet nie przegobu, już się rzucili na siebie. Tutaj widzę, że niedźwiedź strasznie go zaatakował. Okej, wjechał w grubo na slajma i tutaj w ogóle mamy walkę dwóch ej, zaraz, slime oszukuje. Slime wyciągnął kill off i miecz. Widziałaś, co on zrobił? Tak, widziałam. To było totalnie nie fair. A teraz się bije chyba ziemniakiem. A i teraz siekierą go jeszcze bije, a tamten łapką próbuje i tak nie jest w stanie go zabić. Ej, ale dobra, nie, długo zrobił się to. Trzymał. Długo się trzymał, no. Ale wiesz co, żeby ziemniakiem bić? No, nie wiem, no może to była jakaś broń ostateczna czy coś. No cóż. No więc cóż, niedźwiedź zabity, to dalej łamanie praw zwierząt. No ale dobra, idziemy dalej. Ta sala zabaw była jak najbardziej spoko. Spoko. Widzę, że tutaj chłopaki na pewno musieli dużo fajnie czasu spędzić. Wracamy do farmy, którą widzieliśmy. Julia, jak ci się podoba ta farma? No ta farma taka trochę, nie wiem, przy tych krowach i przy tych owcach takie to brzydkie trochę, to brązowe, to w sensie ziemia. Że to? Nie, że ziemia tam jest taka zwykła, zamiast, nie wiem, mogliby tam to jakoś inaczej, ładniej zrobić. No trawę by mogli dać tym zwierzętom, bo te owce to tam widać, że już są wygłodzone, już nawet nie mają za bardzo co jeść. No, niehumanitarne warunki. To mi się średnio podoba, tutaj średnio troszkę. Ktoś napisał na czacie i sam się przyznał, no dobra. Lecimy zobaczyć, co jest dalej, bo tutaj naprawdę jest dużo osób i aż, ojoj, co to jest ciekawie, tutaj tu jest ciekawie. To jest magazyn. Chyba jakiś magazyn? No chyba tak, magazyn to będzie. Łączone z sypialnią ale dla dwojga. Jest jeszcze jakieś przeszklone coś tam. Czekaj, co to jest? Właśnie. Nie dawać dwóch wajch naraz. Co się stanie? Nie wiem, testujmy to. Uwaga. Co się dzieje? Nie wiem, tu był mechanizm. No, okej, ktoś tutaj zepsuł mechanizm. Jakby było ostrzeżenie, że nie dawać dwóch wajch naraz, to ktoś musiał pchnąć za dwie. Druga tabliczka tam obok, tu. Jeśli zepsujesz, naprawiasz. Chyba zepsułeś. Mam nadzieję, że nie ja, bo nie wiem jak naprawić, nie wiem za bardzo jak naprawić, bo nie wiem co to ma robić, ale zobaczmy. Co to jest? Aha, to jest flint and steel. Aha, bo tutaj można... Tutaj można załączyć ogień. Okej, czyli takie jakby ognisko, znaczy taki kominek. I dobra, to jest fajne. Ale można to było zrobić jedną dźwignią, wiecie o tym. Wystarczyło dać ripera i... A, zresztą, czy ja się znam. Dobra, idziemy dalej. Idziemy za tym gościem. On nas prowadzi do enchantu. Aha, tu jest enchant. Od razu z tym kołem, że można zrobić disenchant i ewentualnie coś naprawić. Na 30 level, no dobra, wierzę im, bo to w sumie wygląda...
wygląda całkiem legit, a tu na dole jest ekspiarka i... Pajączki. Czy to jest cała baza? W sensie, tutaj mieszka 7 typa. Ale to jeszcze jest druga strona chyba, nie? Oni to mają na dwie strony chyba podzielone. To cała tak? baza? Jak na dwie strony, Julia? O czym no ty bo to mówisz? Jeszcze podzieliśmy po... Aha, czy to jednak wszystko? Nie, to cała baza już. Aha. Nie wiem, jak tyle osób się myśli w takiej jednej bazie i co wy tutaj robicie, ale jak dla mnie to wszyscy się tutaj po prostu lenicie, że tak to powiem ładnie. No, chyba tak. Dobra, Julia, to teraz w twojej kwestii jest powiedzenie, no. Za ile byś chciała kupić taką bazę? A są jakieś limity, w sensie... Nie no, Julia, ty masz wycenić. Jesteś zwykłym graczem Minecraft i pomyśl sobie, ile byś była w stanie dać i jaka cena za tą bazę byłaby najbardziej adekwatna, żeby nie przepłacić, a żeby ci ją też sprzedali. No kurde, nie ma tu za wiele tak naprawdę. No to... Więc jest tylko ta sypialnia, magazyn, co tam jeszcze było, ten ring i te niehumanitarnie trzymane zwierzęta. Więc nie wiem naprawdę, a ile mniej więcej zawsze się daje? Ja nie wiem, Julia. Słuchaj, nie? Ty grałaś w Minecraft. Powinnaś wiedzieć, jakie stack rzeczy mają... Stack drewna. Stack drewna? To jest twoja oferta? Stack drewna? Nie, no dobra, może troszkę coś więcej, bo... Oni tutaj we mnie rzucają diamentami i złotymi jabłkami, a ty im chcesz zaproponować stack drewna. Ale dobra, nie, Julia, no, słuchaj. Tak na żarty było, ej. Na żarty to było. Ja jestem w stanie przyjść się ku każdej propozycji. Musisz po prostu machnąć cenę. Według ciebie, co powinno zrobić za tą bazę, żeby było to okej i bardziej sprawiedliwe niż sprzedaż złota w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, może stak złotych jabłek? Nie wiem. Stak złotych jabłek? No i coś chyba jeszcze, tak? Ale jakich jabłek? Zwykłych czy enchantowanych? Nie, no zwykłych raczej chyba, nie? No żebyśmy nie przesadzili. No dobra, i to jest twoja oferta, tak? Mam im tak napisać. Nie wiem, co jeszcze by mogło im się przydać, bo jak to sprzedadzą, to zostaną z niczym, nie? Więc... Nie, no nie, 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 na to nie patrz, bo oni sobie zrobią nową bazę, ich jest 7. A, to nie wiem. To jest, Julia, pytanie, za co byś kupiła tą bazę? Jesteś, Julia, kupującym, ile byś za to dała? Ile ta baza według ciebie jest warta? No nie wiem, no niech będzie ten stak tych złotych jabłek i nie dobra. Wiem i... Dobra, stak złotych jabłek, coś więcej czy tyle? I nie wiem, 32 diaksy? Nie wiem, czy to jest dużo? Nie wiem, naprawdę. Dobra, czyli poszła propozycja do nich? Nie chcą za tyle, za mało. Nie, za mało, nie. No. Są 3 spawnery. No w sumie, ej, no tak, bo są te spawnery, więc co by jeszcze im dorzucić? No nie wiem, Julia, no to dzisiaj ty jesteś tutaj od wyceny. Ja się tutaj nie odzywam, ja tylko przekazuję to, co mówisz, nie? Nie, a co są, jakie są jeszcze rzeczy takie wartościowe w Minecrafcie? No... Emeraldy? No nie wiem, no emeraldy też może być, może być wszystko, Julia. No to jeszcze może ten stack emeraldów, niech będzie. Plus stack emeraldów. Czy no. to jest twoja ostateczna decyzja, czy jesteś w stanie się targować? Dobra, niech będzie tyle, na razie zobaczymy, co napiszą. Dobra, co oni teraz na to? Nie no, co nie no? Szanujmy się. Ojej. 3 spanery. Spanery. Stack, ale bloków netherite'u. Pół. Pół staka bloków netherite'u. Pół staka bloków netherite'u. To tak? jest dużo? No generalnie ja takie bazy, Julia, kupowałem za jeden blok netherite'u. A, okej, okay, dobra, to... Dobra, to ten jeden blok. To wszystko, co tam było napisane i jeden blok. I niech będzie. Dobra, plus jeden blok netherytu. Myślę, tutaj zginął. Ale dobra, to nieważne. Jest ich na tyle dużo, że nawet nie zauważymy, że jednej osoby brakuje. Tylko 3 bloki netherite'u. 2 bloki. Nie no, 3. Co jest? 3. 1. Za te krowy i te trzymane niehumanitarnie. Naprawdę. Za te trzymane niehumanitarnie krowy. I owce. Tylko 1. No tu mają duży minus za to. No widzicie, podpadliście. Ale nie, ja to nie. Humanitarnie bardzo. 2,5. 2,5. No, w teorii się da, nie? Najlepsze warunki. One na Weavera były. Aha, czyli oni jeszcze je chcieli dać na pożarcie bestii. Okej, rozumiem. Nie, no to jeden, to nie. Więcej chyba nie, więcej nie. Jak oni jeszcze chcieli to dać na pożarcie, to nie. Dobra, to więcej nie dam. A walka? A walka to też łamanie prawa, bo zbiliście... Niedźwiedzia, jak dasz więcej, starce zatańczy. Nie wiem, chcesz, Julia, ojej, zobaczyć, jak gościu tańczy? A ty chcesz? No nie wiem, bardziej myślę, oferta do ciebie była, raczej mnie to tak nie będzie bawić. Chyba nie. Nie chcesz, na pewno? No tam mieli fajny pokój przygotowany do tego, Julia. Dobra, to niech się pokaże, niech zaprezentuje swój talent. To najpierw chcemy zobaczyć taniec. I 3 osoby zatańczą w ringu. Okej, okay, dobra. Okej, okay, nie wiem, jakby, słuchajcie, widzowie, ja tego nie chciałem oglądać. Ojejku. To jakby Julia chciała to zobaczyć. Będę żałować. I to jest chyba ten ich tańcerz. To jest on. Halo? Mhm. Rzuca marchewami, rzuca czymś białym. No cóż, niewątpliwie, o, tutaj widzę, że hajpują go. Dobra, on tutaj nawet do mnie podszedł. O, kurde, aż za blisko był. O,
śmiejecie. No i jak ci się podoba, Julia? Nie no, jest genialne, naprawdę. Podoba ci się taki taniec? Jeszcze ten na łódce! Nie, dobra, wygrali tą łódką. Okej, tańce są płatne, zawsze jest w takich miejscach. Okej, nie, dla tej łódki to dobra, daj im te 3 nederyty, nederajty czy jakąś tam. Dobra. 3, niech mają te 3, no. Dobra, więc jakby to jest chyba coś, na co oni idą. Tak, dobra. 3, no. Dobra, to zrobimy tak. Kto jest tu szefem albo szefową? Maroks. Dobra, no to w takim razie oficjalnie sprzedaję moją bazę Doknesowi za itemy oraz przyrzekam, że nigdy już tu nie wrócę. Dobra, czyli tak. Teraz będziemy musieli tutaj z szefem zrobić deala. Musimy go gdzieś teleportować, gdzieś z dala od reszty. Tu będzie idealnie. No, powiedzmy, że tu. TP, Maroks. Dobra. Trzymaj tą książkę, podpisuj. Za co? Stack złotych jabłek, 32 diaksy, stack emeraldów, 3 bloki nederytu. A 4? Nie, kolejnego tańca już nie, lepiej. Dobra, bo on tutaj kolejny tańc nam oferował, więc no to słaba oferta, coś w tym jest. A fontanna? Jaka fontanna? Fontanna koksu. Chodzi o to, czym się ogrzewa w piecu? No chyba tak, na pewno o to chodzi. Bo jest zima w końcu, nie? No i kominek. I kominek. No to czyli tak, tyle co się ogrzewa w piecu, a wiadomo, no zimno w Polsce, blackouty i inne, nie no, wiecie o co chodzi, może się przydać. A tu jest kominek w Minecraft? No tutaj mają kominek, Julia, gadaliśmy to... o tym. Dobra, no Ty masz, ale pamięć w rubelka. No cicho bądź, ale cię walnę zaraz. To, no daj książkę podpisaną. No, się zastanawiam. Ale to jest duża grupa, tych jest więcej, jest 8 w ogóle, nie. 7, 6, ej co jest, ich jest 10 tutaj? No pełno osób. Co to ma znaczyć? Dobra, to teraz tak, dam itemy Maroksowi, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień. Wychodzimy na zewnątrz, zobaczymy w ogóle jakie jest wejście do tej bazy, bo teraz możemy coś zrobić, już ta baza jest. To jest Julia, to jest. A nie, ona to w sumie nie jest baza na spawnie, ale jest jakaś mega, mega dziwna. Nie wiem, OCB. Julia, stary złotych jabłek. Stary złotych jabłek. Co? Ja nie wiem, Julia, czy wiesz, ale jakby. No. Ta baza. Mogę teraz powiedzieć swoją opinię. Ta baza jest totalnie beznadziejna, a daliśmy im tyle rzeczy, jakich nie dostają ludzie za najlepsze bazy na serwerze. Totalnie źle to wyceniłaś. Najgorzej na świecie, tak naprawdę. No bo ja nie wiem. Oni jeszcze. Ile... Ja się dziwię, że oni się jeszcze targowali, że oni w ogóle mieli taką czelność, bo wiedzieli, że ta baza ich nic nie jest warta, ale dobra. Ale mają taki wyjątek, niech będzie, nie? No, więc jakby, no Julia, no na pewno jakbyś była przedstawicielem handlowym, to firma, dla której byś pracowała, poszłaby z torbami, to tyle jest pewne. Dobra, everyone, wyjazd z mojej nowej bazy. Raz. Dobra, bo tutaj mamy dużo osób na imprezie, a ja aż tyle osób tutaj nie chciałem. Proszę, daj kwiat azalii. Spadaj, żadnego kwiata azalii ci nie dam. Myślisz, że co ja jestem? Trzeci wlem na kwiaciarnię? Slajmie ty? Pozdrów Team 48. Ja rozumiem, że Maruch 48 i Team 48, czyli że to jest jakby jego ekipa. No cóż, chłopaki, trzymam za was kciuki i dziewczyny może też, bo nie wiem w sumie, żeby wam się ta wasza banda nie rozpadła, bo rzadko kiedyś widuję tak duże zgrupowanie graczy na ich streamie. O, to jeszcze fotka po kupieniu bazy. No to super. Dobra, więc tak, wszystkich ich pogoniłem, powiedziałem, że teraz będę tutaj wysadzał rzeczy. Zacznijmy może od tego, że... O, ja wiem! Najpierw tutaj sobie ten pokoik wypełnimy TNT, żeby tak wszystko to fajnie nam wybuchło. Teraz jest w ogóle moja, Julia, ulubiona faza, czyli faza, w której wszystko tak wysadzamy. Też mi się podoba ta faza. Dobra, tutaj też od pająków idziemy sobie w górę, pyk, pyk, pyk. Bang, bang, jak to mówią niektórzy. Nikt tak nie mówi. No niestety są tacy ludzie, którzy tak mówią. Ten pokój, który zasługuje na zniszczenie, w ogóle nigdy bym się nie spodziewał, że to Julia mnie tutaj wciągnie na taki taniec w takich klimatach. Nie, ale ja dobra. Ciekawa po prostu. Byłaś ciekawa, no rozumiem, no. Jak oni to wykonają, nie? Żeby życie miało smaczek, wysadzamy wszystko na raz. To się nie rymuje. Wiem, nie miało się rymować, Julia. Dlaczego by się miało rymować? Po prostu powiedziałem, żeby życie miało smaczek. Okej. Podpalamy ten tutaj pokój z wełny. On się będzie fajnie palił, mam takie wrażenie. I teraz tak, kolejna TNT sprawa. Też. Nie to TNT, które się tutaj odpali stamtąd. Po prostu się tutaj przeniesie dalej sygnałem. Dobra, tutaj pyk, 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 pyk.
dużo, 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 dużo TNT. A i tutaj coś jeszcze jest. A, bo tu jest farma. No i tak, no i zwierzęta. Słuchajcie, zwierzęta, w końcu będziecie wolne. W końcu będziecie mogły iść tam, gdzie chcecie, a w sumie to lecieć, bo będziecie już niedługo duchami. Jej! Nie będą się męczyć. Nie będą się męczyć. Wspaniały happy end. Jeszcze uratowaliśmy tyle zwierząt, Julia, po drodze. Chociaż, no, ta kwota, którą przeznaczyłaś na tą bazę, była, oj, z grozą. Była bardzo, bardzo duża. To była najdroższa gówniana baza na Extreme, jaką w życiu udało się kupić w tej serii. No cóż, no, musi być ten pierwszy raz. W sensie, mówię, udało, tak jakby mi na tym O, dobra, podpaliło się TNT sam od siebie i uwaga, i teraz zobaczymy, jak wybuch przejdzie po tej całej bazie. Proszę bardzo, pyk, pyk, pyk i wszystko wybuchło na raz. Baza jak była, takiej teraz nie ma. Jest ładna jaskinia. A my lecimy do kolejnej bazy. Siema. Ej, tu jest ładnie. No, a ty sobie pomyśl, Julia, że ty za tamtą bazę wyznaczyłaś największą kwotę, jaka do tej pory była chyba w całej serii Minecraft Extreme. Naprawdę? Naprawdę. Ale bo ty mi nie powiedziałeś. Ale co ja ci powiedziałem? Grałaś w Minecrafta, popatrz na bazę, oprowadź koksie, bo no już jej, wiesz, muszę mówić do gościa. Ojejcie, ale to jest śliczne tutaj. No i... O Jezu, co ja zrobiłam? W stylu, no, co ty zrobiłaś, no. Słuchajcie, to ja mówię, no ja w tym odcinku nie mam prawa się odzywać, a propos kwoty, tutaj jest zombie. Ej, to jest super, nie wiem o co chodzi, ale mi się to tak podoba. No bo to jest baza na wysokim poziomie już, zombie szef. Kozak, kozak szef, widzę, że dobrze tutaj dyryguje. Jest mega w ogóle szczegółowa ta baza. Patrz, nawet takie malutkie, no, jak prawda, tutaj detale. I ładne, to jest ładne. Siedzimy koło niego i robimy to, co każe. O, no to mówię, to dobrze zarządza. Tutaj w ogóle jest jakiś chyba niedokończony fragment z tego, co widzę, czy chyba, coś. Chyba pisze, co tu jest. Mi się przynajmniej wydaje. Matik bardzo wolno pisze, ale za to widzę, że całkiem... Tu był Mariusz, ale pyknął i go nie ma. Okej, okay. Mariusz i go nie ma. Mariusz, ej, co jest? Tutaj są wagi. W ten, ale popatrz, jaka kozacka kuchnia w ogóle. No w sensie tutaj jest taka przepalarnia, tutaj jest magazyn. Naprawdę jak dla mnie wszystko bardzo schludnie zrobione. Ej, no fajnie, fajnie to wygląda póki co. Mhm, psy. Piesełki. Okej, no psy spoko, pokoje. A tutaj, zaraz, bo tutaj, coś poszło chyba nie, aha, tu jest, tutaj. Co jest ten pokój? Ale to troszkę siwe. To jest w ogóle, ta baza jest kapkę porozwalana, nie? Jakby, bo nam rozwalili, no napisał, że nam rozwalili, czyli jednak. Ktoś mi tutaj rozwalił tą bazę. Pan Kanapka 13, prawie jak przydupas. Pozdrawiam przydupasa. To było biuro, no to spoko. Okej, widzę, że tutaj jakby wizja artystyczna była. Jestem ciekaw, co tutaj jest na końcu, bo ona sobie nie zaprowadził. Aha, tutaj jest atrapa w ogóle. To też jest warte odnotowania. A gdzie on poszedł? No nie wiem, gdzieś poszedł w tą stronę i pewnie poszedł. O, tutaj jest. Dobra, on tutaj w ogóle sprowadzi do jakieś źródełko zrobione i tutaj da się wejść. Zaraz, nie wiem, gdzie on mi prowadzi do jakiegoś ciemnego... Oj, co to? Debil Mariusz 1237 ASAP. Znaczy 2137. Aha, 3, do 7. Mariusza. Aha, dobra. Świetnie. Mariusz z martwych wstał. Co jest? Okej, no to kozacko chyba. Mariusz z martwych wstał. Idąc dalej. Oj, co ja się tutaj. Aha, zapadłem w to. Tutaj jest trzcina cukrowa, taka faremka. No, to jest ładnie, fajnie to wygląda. I to jest tak. To przejście jeszcze. Ale to przejście jest spokój. Tutaj tak ładne, sobie idziesz. No, ładnie, ładnie. Idąc wyżej mamy co? Mamy schody. Schody do wyjścia. Prawdopodobnie, chociaż nie, tu jest jeszcze baza, tu jest jakieś wcześniejsze piętro tej bazy najwyraźniej. Kurczaczki są, jejku. No a widzisz, że pewnie kurczaczki mają swoją strefę osobistą. No właśnie. I tam zapłaciłaś tym zwyrolom jakieś ogromne kwoty, a oni nawet nie mieli miejsca dla kurczaków wyznaczonego. Wszystko ładnie zrobione. Miejsce na pokój dla Polarnego 07 i Omiko. A, ja znam tego Omiko. Czyli nawet wiem, jakie osoby tu mniej więcej. A, i to jest ich dobra, chłopaki. Taka cela trochę. Chłopaki. Jeszcze coś, dobra, czyli jeszcze coś nam ma do pokazania. Ale ciekawe przejście tu jest. No, takie, jak dla mnie, takie kapkę łomne jest. Ale że... Ale ja zakładam, że tamto piętro po prostu było pierwsze, a drugie powstało tutaj, po prostu na dole. Więc dobra, nie wiem, gdzie nas jeszcze prowadzi, ale to jest też fajne. No nie, no fajnie, naprawdę. I no tutaj jest, kurde... Ej, popatrz, jest skrzynka wisząca na łańcuchu. Jak my to zrobili? No po prostu jakieś DIY. Tutaj coś za rogiem jest jeszcze. A tym czymś jest... Co jest tutaj? Tutaj jest kopalnia. Chyba spawn tu będzie jakiś, Co? Jakiś spawn czegoś tu będzie, mi się wydaje. No spawner, nie? No.
Na pewno. No, raczej tak to właśnie będzie wyglądać. Kurde, jak on mnie tutaj prowadzi daleko, co jest? Czy on się sam jeszcze nie zgubił? Ale to nic nie widać, jak on tu może bez pochodni w ogóle? No nie wiem, znaczy, no w sumie to widać jakby. Czy on się zgubił? I chyba. Poczekaj, on się zgubił. On się po prostu zgubił. To był despawner, a nawet 23. Co? Dwa, nie 23. Okej. Okay. O, tu jest. No, są, widzę. Ale to nie element bazy, więc spawnerów nie możemy brać pod uwagę, bo są zbyt daleko, nawet droga nie jest doprowadzona. No cóż, więc to wszystko. Dobra, Julia, co byś dała za tą bazę? No kurde, tu jest ładnie i to wejście jest najładniejsze. Wyjść tam, idź do tych piesków, bo tam fajnie było. No o, ten, te takie lobby, to jest, ta? No tu jest ślicznie i no ta farma tej trzciny jest fajna. No ogólnie ładnie jest. No nie wiem, kurde, ile by można było za tą bazę, ale no to, co myśmy dali wcześniej, znaczy to, co ja zaproponowałam, to by się przydało więcej chyba dać, nie? Za tą bazę. No, żeby oni się nie poczuli pokrzywdzeni. Żeby się zaraz administracja nie poczuła pokrzywdzona i do mnie nie pisała z pretensjami, że daje ludziom itemy, które są warte kilkadziesiąt złotych. Ojejku. Julia, musisz po prostu fair cenę dać za tą bazę, fair kwotę. Dobra, co byś chciała dać tej osobie? Pomyśl sobie, co tutaj zbudowała i pomyśl, co byś jej dała. Wydaje mi się, że chyba dieksy są najbardziej takie potrzebne, nie? O, emeralda ci dał. Chłopi sypie emeraldami, więc nie wiem, czy dla niego są dieksy takie potrzebne. No. Może mu jeszcze dać jakąś elytrę, nederyt jest ważniejszy od diamentów, Julia, w ogóle przypominam jeszcze. Dobra, nie, bo ja dawno nie grałam. To nie wiem, no to możesz dać te rzeczy, co mówiłeś. Ale co dać te rzeczy, co mówiłem? To ty, Julia, no, mówisz ilościowo elitrę i co dać? Dać. Okej, okay, coś jeszcze? Ten nederyt by się przydał też chyba. Dobra, to Julia, piszemy ofertę. Dobra. Elytra plus... Niech będą dwa nederyty. Dwa nederyty czy dwa bloki nederytów? Bloki, no bloki niech będą. Dwa bloki nederytu. Nie wiem, no napisał, że ma jeden szmaragd. Ci go zresztą dał, to nie wiem, czy mu się przyda ten szmaragd. No szmaragdy generalnie się nie przydają za bardzo. Aha, no to olać to. No Julia, no nie wiem. Enchant, on miał enchant? Chyba nie miał enchantu. To chcesz mu dać enchant? No. Okej. Niechba. Plus enchant, no. A to jest coś warte w ogóle? No właśnie, to praktycznie no nic, no ale no nie ma czego mu dać, no. Dobra, no to niech ma, bo nie miał. No i co jeszcze? No nie wiem, no. Daj mi jakieś propozycje. No nie dam ci propozycji, bo ty zauważyłem, ty się mną zasugerujesz i sama nic nie wymyślisz. No bo ja nie wiem, co tutaj jest w tym Minecrafcie już. Julia... Przez ten długi czas. Grałaś dużo w Minecrafta. A ten Shulker czy coś? Shulker Boxa, tak? No. Coś jeszcze? Czy tyle? Daj tyle, zobaczymy, czy mu się to spodoba. Dobra, to moja oferta. Dobra, bo jakby teraz jest chwila prawdy. Czy spodoba mu się ta oferta? No, czy jednak niezbyt. Dodaj jeden blok nederytu. Co ty na to? No, w sumie to bym mu dała, bo humanitarnie trzymał kurczaki. A ja kocham kurczaki, więc... Okej, no dobra, czyli rozumiem, że została przekupiona. Tak. To jest dobra oferta. Dobra, więc dajemy mu tutaj książkę. Proszę bardzo, trzymaj książkę. Ten pies się na mnie patrzy, jakby zapomniał, znaczy jakby chciał mi powiedzieć, że ja zapomniałem jeszcze o nim. Dobra, to masz pies emeralda. Nie ma za co, mordo. Dobra, i teraz tak. A, Mati akceptuje. No dobra, więc co mieliśmy? Tak, elytra, trzy bloki nederytu. A nie cztery? Nie, trzy. Trzy, no dobra, trzy. Enchant w ogóle. I Shulker Box, wybierz mu kolor. Różowy. Różowy, no dobra, bo to jest Shulker Box od Julii, to masz różowego. Proszę bardzo, to są twoje itemy. No i pewnie się zastanawiacie, widzowie, co zrobimy z tą bazą, ponieważ nie jest całkiem ładna. Nie, dlatego ja wam powiem tak, nie będziemy jej wysadzać. Pozwolimy wam sobie tutaj przyjść i sobie samemu pooglądać. Pokażę wam teraz kordy oficjalnie. Koordynaty to 9028 na 15 na 9603. Zresztą, jakby ktoś nie mógł was znaleźć pod ziemią, to tutaj na lądzie zrobiłem taką altankę, żebyście sobie mogli przyjść i po prostu wskoczyć i od razu pojawić się w tej bazie. Więc cóż, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, filmy są codziennie. Widzimy się jutro. Cześć! Hejo!